Cześć, siemanko, witam Ciebie serdecznie, z tej strony Juken. Witam Ciebie w poradniku do Fishing Planet z levelowania konta. Mamy 8 level, jesteśmy na leśnej willi. Czekaj. Pierwszy odcinek, pierwszą eksplorację w odcinku trzecim mogłaś obejrzeć, a teraz przejdziemy do eksploracji numer 2, oczywiście na leśnej willi. Czekaj, także zapnij pasy, zapraszam do oglądania. Co zrobimy jeszcze, moi drodzy, zanim... Przejdziemy na łowisko. Oczywiście ja kończąc poprzednie nagranie, poprzedni odcinek, musiałem z tego łowiska wyjść po to, aby przygotować się do wykonania misji. Chociaż koszt podróży 120 to jeszcze nie jest jakaś wielka strata i można sobie na to pozwolić. No te początki bywają trudne. Moi drodzy, kupię jedną rzecz, która nie jest jakaś super droga, a na pewno nam się przyda. Mówimy oczywiście o pudełkach na przynęty. I chodzi o to, ile przynęt się zmieści. Na zanętach nam nie zależy. Tak jak widzimy, tutaj mamy 5, tu mamy 3, czyli kupujemy tą tańszą za 250. Jeśli chodzi o siatki, to jak widzicie, mógłbym teoretycznie kupić tą mieszczącą 12 kg ryby, ale według mnie to jest niewielka różnica. I lepiej jest poczekać do 15 poziomu, kupić 25. Myślę, że 7 kilo, no nawet jakbyśmy karpiami zapełnili, to przesuniemy po prostu czas, wykonamy misję spędzenia czasu na łowisku, więc damy radę. Damy zdecydowanie radę, nie ma myślę, że potrzeby wydawać aż 2000, bo spora jest różnica w cenie. Pamiętajcie, tutaj kasę naprawdę każdy grosz w grze ciułamy. Nic więcej myślę, że nam tu nie jest jako tako potrzebne, na razie żadna kamizelka, tym bardziej, że no może i jest ona dostępna, niby te przynęty można włożyć ze względu bardziej na żyłki, może bym kupił kamizelkę. Wiecie co, dobra, kamizelkę kupimy. Kamizelkę kupimy dlatego, że mamy problem z, no, 22 przynęty i będziemy mieli małe żywce, chleb z miodem, kulki ciasta, psia karma i czerwone robaki, może ten zwykły chleb też tutaj przeniosę. Natomiast co my tu mamy? Haczyki bezzadziorowe, dwójki, szóstki. Nie wiem, czy przypadkiem jedynek bym nie kupił na próbę. Powiem wam szczerze. Są dostępne. No, możemy kupić jedynki. Może akurat nam się przydadzą. To tam jest jedna monetka, to nic się nie stanie. Nic więcej, podpórki na wędki to już mamy. Na razie i tak czekamy. Dopiero następne podpórki, kochani, jakie kupimy, będą te na 14 levelu. Także teraz naszą misją jest po prostu levelować. Na razie oczywiście zaczynamy tu od tego. Czyli w zasadzie wszystko mamy. Jeszcze oczywiście zastanawiamy się 10 razy, zanim wyjdziemy, czy no, przydałyby się nam na pewno ochotki. Mamy małe żywce, będą one dobre na szczupaka, a kupię sobie jeszcze z jedne, bo ich za dużo nie mamy. Kupimy dwie, no trudno, inwestycja. Nie można też oczywiście, moi drodzy, przesadzać. Nie mamy ochotek, nie mamy innych rzeczy, chyba że w robakach tu będą. Czerwone robaki mamy, świerszcze. Świerszcze nie, jętki nie będziemy kupować, muchy też raczej nie. Jeszcze sobie zobaczymy, zanim wyjdziemy. Tutaj są dopiero ochotki. Moi drodzy, kochani, zobaczmy gatunki ryb. Chodzi mi oczywiście o lina. Ochotki, rosówki, czerwone robaki, pijawki. No czyli tu w tym momencie mamy tylko czerwone robaki, których mamy. No oczywiście jeden myślę, że starczy. Chleb z miodem, kulki ciasta, psia karma. Wziąłem tak o. I mamy małe żywce w razie czego na szczupaka, bo będziemy oczywiście, moi drodzy, robić misję eksplorację leśnej willi. Czy mamy złowić szczupaka, karpia, kalpia, rustrzenia i lina. Także myślę, że wszystko mamy. Podróżuj, mamy licencję kupioną. Do jutra, do tej godziny, także lecimy, moi drodzy. I teraz tak, przenosimy się. Pierwsza eksploracja była, moi drodzy, robiona w jednym końcu tego łowiska. A drugą eksplorację, moi drodzy, zrobimy w drugim końcu tego łowiska. Przepraszam. Za szybko chcę powiedzieć, aż się zachłysnąłem. W tym końcu łowiska zrobimy eksplorację numer 2. O, tutaj. Czyli podpóreczka, cyk. I teraz tak. Pierwsza oczywiście na
Pierwsza wędka będzie. Zobaczymy, jakie ryby będą brały. Haczyki zawsze możemy zmienić. I teraz tak, karpiki gdzieś tam myślę, że pod tą trzciną brały. I zobaczymy na czerwone robaki, czy czasem nam jakiś lin nie chwyci, bo lin bierze w nocy i też nad ranem, a to jest jakby idealna pora. No i znowu F11, moi drodzy, idzie tutaj trochę po tej aktualizacji się popsuło. No i rzucimy sobie tutaj między te... Tutaj na pewno będzie szczupak siedział. Ale tego za chwilkę na małe żywce złapiemy. Także małą inwestycję poczyniłem, ale jak widzicie, pieniędzy nadal nie brakuje. Cały czas nam tej kasy przybywa, także jesteśmy cały czas, moi drodzy, do przodu. Cały czas jest wszystko w należytym porządku. I o to myślę, że w tym tak naprawdę chodzi, prawda? Tutaj będziemy sobie łowili w tym, w tej drugiej części stawu. Na pewno tutaj jakiś nam karpik się trafi, chociaż karpie też biorą w tej pierwszej części. No a właśnie, zapomniałem wam powiedzieć pod koniec poprzedniego odcinka, kiedy pauzowałem nagranie, co ja wywinąłem. No to wywinąłem, moi drodzy, że zerwałem przypon, także pierwszy przypon został zerwany. No tak to jest, jak człowiek jest przyzwyczajony, widzicie, do jednak mocnych wędek, do nakręcania tego kołowrotka. Zobaczmy, co my tu wyciągniemy. Czyżby jakiś linek fajny nam się trafił, to już byśmy mieli pierwszą część zaliczoną. Na lina mi to nie wygląda, ale jest to okoń. No, no dobra, niech sobie będzie ten łokoń. Niech sobie będzie ten łokoń. Tutaj linów raczej nie ma, liny są raczej też tamtej bardziej pierwszej części. I powinno nam coś na chleb z miodem również chwycić. Jak nie, no to oczywiście przeniesiemy się na karpie oczywiście w tamtą część i tam też lina myślę, że powinniśmy chwycić. Powinniśmy spokojnie oba karpie chwycić. Jedną mam stuprocentowo sprawdzoną miejscówkę, no ale to za chwileczkę, moi drodzy. Przyszliśmy tutaj tak naprawdę po szczupaka. Tutaj szczupaka na pewno chwycimy na 100%. O, coś nam bierze. Się zastanawia. Bierze. To może być karpik? Może i karpik? Nie, za słabo. Może trzeba większy haczyk będzie założyć jednak. Zobaczmy, moi drodzy. Karaś srebrzysty. No nie jest on jakiś super duży, więc ja myślę, że słuchajcie, nic się absolutnie złego nie stanie, jeśli bezzadzierowe haczyki damy. Jedyneczki. Takie wielkie. No dobra, zobaczymy. Może akurat jakiś karp fajny na to wyci, co wy na to. Moi drodzy, tutaj karpie na pewno gdzieś były. Ja myślę, że o, może gdzieś tak tu. Z pamięci nie pamiętam. A tutaj sobie zmienimy na tym spławiczku na małe żywce, żeby już szczupaka chwycić, żeby jak najszybciej tą eksplorację zrobić. No na lina myślę, że będziemy musieli się w czasie przenieść. Oczywiście chcę, moi drodzy, również zaliczyć misję przesiadywania na łowisku, także na pewno będę teraz no, wbijał level po prostu, przesuwając czas, aby tutaj te 30 dni spędzić. Będę starał się to raczej robić na bieżąco. Jeszcze leśna willa jest ok. Myślę, że na leśnej willi tutaj bez problemu do 12 levelu dojdziemy. I później prawdopodobnie pójdziemy na skalne jezioro. Emerald jeszcze wam bym odradzał. Ja mówię akurat do Emeralda, jestem sceptyczny. Mimo, że są tam fajne sandacze, ale sam klimat tego Emeralda, ta szarość, ponurość, to jakoś mi się nie podoba to łowisko. Nie wiem, co ludzie są tak zachwyceni tym konkretnym łowiskiem. Mamy branie, moi drodzy, na haczykach jedynkach, więc bez problemu. Nawet coś większego nam się chyba chwyciło, bo pierwsza ryba, która, słuchajcie, mi odjeżdża, moi drodzy. Pierwsza rybka, która mi odjeżdża. Nie daje na maksa, żeby znowu przyponu nie zerwać. Pierwsza ryba, która trochę mi odjechała. Jeszcze nie odjechała tak, jakbym sobie tego życzył, ale czyżby karpik? Chyba będzie karpik. Oczywiście, że karpik. I to w dodatku lustrzeń. Bardzo fajny karpik, prawie kilogramowy. Proszę was bardzo, moi drodzy, jak ładnie. O, i mamy 9 level. Widzicie, jak to ładnie idzie szybko. No pięknie, pięknie. Bardzo mnie się to podoba. Szczupaczki oczywiście mają kilka miejscówek. Mogą być tu, mogą być tam pod trzcinką. Jak nie bierze szczupaczek, to zaraz możemy przerzucić.
może gdzieś tam. Zobaczmy, gdzie bulgocze. Tu jakieś ryby skaczą, to spróbujmy tu bliżej. Chociaż to oczywiście nie musi być żadną regułą. Nie wiem, jak mam ustawiony... nie pamiętam, jak ustawiałem głębokość, ale dobra, to... Wiecie, że dobry wędkarz to i nawet jak idealnie nie ustawi spławika, to i tak będzie widział, jak ryba bierze. Ja się do takich oczywiście nie zaliczam i do takich nie uważam, bo jeździłem zazwyczaj tylko z dziadkiem na ryby. Teraz mi się udało karpika fajnego złowić. No, troszkę ponad kilograma. Piękny złoty karp. To tak była, no, było troszkę zabawy, no ale tam jeszcze wtedy nastolatkiem byłem. To się nie liczy. Także zobaczymy, moi drodzy, co tutaj się uda jeszcze złapać. Na pewno bez problemu złapiemy też karpia. Szczupak też nie powinien być większym problemem. Jeżeli nie tu, to mówię na pierwszej miejscówce, ale myślę, że raczej chyba nam szczupak teraz bierze. Za chwilkę. No i moi drodzy, lin może być największym problemem. To od razu wam mówię. Złowienie lina może troszkę więcej cierpliwości wymagać od was, bo to nie jest takie hop-siup. Na pewno na wieczór trzeba ustawić czas. Zobaczymy zresztą, jak będziemy czas przesuwali, ale to już jak będzie bliżej siatka zapełniona. No na pewno tutaj ta siatka jest dla nas komfortowa, bo tutaj maksymalną rybę, jaką możemy do tej siatki włożyć, to może mieć 3 kilo, a na leśnej willi tak naprawdę, podobnie jak na samotnej gwieździe, nie ma specjalnie większych ryb niż kilogramowe. To znaczy, możesz tam karpia kilo, jak są rekordy, kilo 5 gram, tak, trafić, no ale generalnie jest to w granicach kilograma, także nie ma to jakichś wielkich, ogromnych, jeśli chodzi o to łowisko. Natomiast tutaj też była fajna misja z okoniem dręczycielem, tutaj ją też wykonywałem, tylko mnie to cały czas zastanawia, dlaczego ja nie widzę tych potworów, czy zostały wycofane. O, chyba mamy kolejnego karpika, oby był zwykły. Oby był zwykły, moi drodzy, to pójdzie nam to pięknie, fajnie i na temat. I szybciutko to pozałatwiamy. Także jak widzicie, szybka eksploracja. Jest zwykły karp, czy jest zwykły karp? Proszę, twoje marzenie stało się rozkazem. Jak widzicie, nie ma za to dużo pieniędzy i nie ma jakoś super dużo doświadczenia. Kasy jest na karpiach zdecydowanie mniej tutaj niż tego doświadczenia. Doświadczenia jest więcej, no ale jak porównując to... O, mamy chyba szczupaczka. Jak porównując, moi drodzy, no to sami wiecie, że podobna sytuacja by była pięknie. Podobna sytuacja by była z... Nie wiem, czy bez ochotek trafimy tego lina. Możemy spróbować, słuchajcie, lina trafić. Ale to nie jest chyba miejscówka na lina. Ja znam inną miejscówkę na lina. Spróbuję rzucić w inną miejscówkę i zobaczymy. A tu sobie może jeszcze karpika złowimy. Dla jaj. Może coś innego nam się trafi rekordowego. Także widzicie, szybka eksploracja, bez... Pierwsza eksploracja była w jednej lokalizacji, wszystkie ryby w jednym miejscu, druga lokalizacja, wszystkie w drugim. Ale mówię, ktoś jak lubi no tutaj się bawić z karpikami, to na pewno jest to frajda i lepiej poczekać. Ja jakby miałem mega, mega problem, słuchajcie, jak zaczynałem grę, bo też cały czas nagrywam to levelowanie konta od zera, żebyście śledzili moje wszystkie postępy. Mówię wam, co warto robić, czego nie robić, bo mówię wam też na moich własnych błędach. Jednym z błędów na przykład było to, że zbyt szybko poszedłem na leśną willę i łowienie tych karpi było naprawdę trudne, to znaczy nie dało się tych karpi praktycznie tak o wyciągnąć. W tej chwili to idzie łatwo, dlatego że jak widzicie, wszedłem tutaj na 8 levelu dopiero i wędka w miarę, powiedzmy karpie są do kilograma, wędka jest tam powyżej troszkę 2 kilo, jest ta przebitka razy 2 i jakiś to tam sens to łowienie ma, tak? Także ta cierpliwość jednak się opłaciła. Chociaż pierwszy przypon zerwałem. Na samotnej gwieździe nie zerwałem. Tu mi się udało zerwać pierwszy raz przypon. A w swoim czasie to i na leśnej willi, słuchajcie, potrafiłem tych przyponów naprawdę sporo popsuć. No cóż, szkodnik jestem.
Zobaczymy, czy nam się uda Lina trafić. Jeśli nie, ja się, wiecie co, moi drodzy, szybko teleportuję na inną miejscówkę i na oba haczyki założę to samo. Czyli czerwone robaki. Ajajaj, akurat miałem branie na karpika. No cóż. A może na jednej sobie dla jaj połowie karpiki. Może się uda rekord jakiś pobić. Cyk, klikamy prawym, jak chcecie wziąć podpórkę, bo pamiętacie, że jakbyście nie wzięli podpórki... Aj, to trzeba przebiec przez całe łowisko znowuż. Jakbyście nie wzięli podpórki i poszli w inne miejsce, to niestety tej podpórki mieć nie będziecie, no bo musicie ją podnieść, jak jesteście na łowisku, tak? Także warto, warto, moi drodzy, o tym wiedzieć. Słuchajcie, ja liny łowiłem też... Właściwie tutaj, jak ten kubi stoi, tutaj pewnie złowił lina. Ja te liny jakoś tu łowiłem. Żebym to ja pamiętał, w którym to było miejscu. To było chyba tu, kochani moi drodzy. Gdzieś tutaj te liny łowiłem tak na wprost. Dobra, próbujemy, próbujemy. Jeżeli jest zła pora, no to najwyżej no co zrobimy? No najwyżej będziemy po prostu przewijali na noc. Jeszcze i tak mamy do siatki dosyć sporo. Tym sobie rzucimy dalej, bo możemy. Tutaj, oj. Tutaj, jak widzicie, mam założone cały czas to, ten spławik cygaro tak zwany, żeby po co? Ktoś się pyta, po co? Po co to się nogi nocą, ale tak serio? To właśnie, moi drodzy, po to, żeby właśnie tak daleko rzucić, bo to jest ciężki spławik, a jeżeli macie spławik ciężki, rzucacie daleko. Jakbym założył mały, rzucałbym sobie tu przy brzegu, a to nie o to mi w tym teraz chodzi. Także, jak zacznę łowić lina, to myślę, że po przerwie się zobaczymy, bo nie ma sensu tutaj przedłużać. Podstawowe póki co rzeczy ci pokazałem, czyli jesteśmy tutaj tak prawie przy tym pomoście, przy którym się respisz, naprzeciwko tej budki i tutaj sobie linka będziemy łowili. O, możliwe, że już nam linek bierze na spławik, bo coś tam się spławik ruszył. A to by była niespodzianka, taka szybka misja. No ale i tak, moi drodzy, byśmy troszkę sobie połowili. Ja myślę, że to zrobię też poza odcinkiem, bo o. I na pewno coś tam wam jeszcze połowię, jakieś fajne. Oj, coś większego. Może być to lin. Bo raczej okoń taki duży by nie był, ale nigdy nie mów nigdy. Proszę bardzo, moi drodzy. Tadam! Nowy rekord osobisty. Lin, 42 doświadczenia, 6,9 kasy. No i mamy misję zaliczoną. Co ja, moi drodzy, będę chciał porobić? Ja sobie oczywiście jak najbardziej połowię troszkę teraz tutaj jeszcze karpików, żeby, wiecie, żeby... No, żeby się pobawić. Tak, o, wiecie. Nie wiem, tu sobie rzucę gdzieś tam dalej. Tutaj też wtedy łowiłem. O, tutaj sobie rzucę. Także połowię sobie, słuchajcie, trochę karpików, jakichś tam innych. Może na pomost... A nie, no, na pomost nie pójdę, widzicie, na pomost nie pójdę, bo na pomoście nie rozłożę tej niestety podpórki. Ale połowię sobie troszkę, żeby, wiecie, tam siatkę zapełnić. Postaram się misję zrobić tych 30 dni w sposób opłacalny i to wam mówię, że po prostu tak chcę zrobić i myślę, o, chleb zużyjemy. Nie będę, wiecie co, tego myślę, że nagrywał, bo to nie ma sensu, także pewnie jak będziemy się widzieli w kolejnym odcinku, to zdam wam relację. Po prostu chcę te zanęty, przynęty, które tutaj mam, zużyć. Chcę przewijać czas po to, żeby zapełnić siatkę na maksa, tą 7-kilową, ale spędzić tu 30 dni. Taki sobie daję cel. Przypuszczam, że jak się będziemy widzieli w kolejnym odcinku, no to też już nie będzie odcinek właśnie z łapania potwora na leśnej willi, bo tego potwora nie widzę. Chyba misję wykonałem z leśnej willi wszystkie. Więc w następnym odcinku prawdopodobnie przejdziemy do Skalnego Jeziora. Zobaczymy, co tam dalej zrobimy. A jeszcze wam rybkę pokażę, jak wyciągam, ale nic tu chyba wielkiego niestety nie wyciągam. Pewnie będzie jakiś karaś. Ale dobre i to. Jak wtedy łowiłem, to tutaj też te, słuchajcie, karpie nęciłem, miałem koszyczki zanętowe. Nie ma to sensu. Szkoda pieniędzy, szkoda waszej kasy. Jeżeli chcecie naprawdę zarabiać i szybko się rozwijać, nie marnujcie to, jak widzicie, nic nie daje. Bez problemu w tym szczycie łowię fajne ryby bez... A, 17 doświadczenia, ale też dostałem. Fajne ryby, słuchajcie, łowię bez żadnej zanęty i ta zanęta tak naprawdę nie jest
do niczego nikomu potrzebna. Dobra, moi drodzy, no to tyle z mojej strony w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz, może masz jakieś propozycje. Być może właśnie z tej leśnej willi coś bym ci mógł jeszcze pokazać, to czy nie mogę skończyć, bo tak mi ryby biorą. Jakbym mógł coś ci jeszcze z leśnej willi pokazać, masz jakieś pytania, to śmiało pytaj, śmiało pisz, dogramy. Nie ma najmniejszego problemu, na koniec fajną rybkę ci jeszcze złowię. Dla widza fajna rybka. No i cóż, moi drodzy, widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Jak masz jeszcze inne propozycje, co jeszcze mógłbym nagrywać jako takie luźniejsze odcinki właśnie z tego levelowania konta, to też śmiało dawaj znać. Będziemy działać, będziemy robić. A tymczasem masz rybkę ode mnie na pożegnanie. Karpiowy mistrz, młody karp lustrze. A tym akcentem ciebie żegnam. O, weźmiemy sobie jeszcze. Nie? Weźmiemy sobie jeszcze. Coś wcisnąłem. A, to. Nie chciałem tego wciskać akurat. Dobra. Nie chciałem tego wciskać. Dobra. Także trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego. Cześć.